Siema, tu Pyza na kolejnym filmie, tym razem z lasu. Jest na tą chwilę godzina 11, 5 sierpień 2021 i w ten czwartkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś film. Widzicie, jak jestem ubrany, delikatnie krótkie spodenki, klapeczki, z tego względu, że sprawę miałem tutaj niedaleko lasku do załatwienia. Więc drodzy Państwo, obczajmy teraz, co jest w lesie. Ostatnie dni są deszczowe, czyli film będzie świeżuteńki. Świeżuteńki film z lasu. I tak mówię, deszczowo i wkrótce zaczną się kolejne grzybki, konkretne prawdziwkowanie, zbieranie borowików. A teraz wejdziemy troszkę do lasku. I postaram dla Was nakręcić się jakiś materiał z lasu, czyli w ten czwartkowy, mokry dzionek. Interesują mnie przede wszystkim kurki i kilka kurek chciałem dzisiaj znaleźć na jakąś zupkę. A czy uda się coś znaleźć, zobaczycie sami to na moim filmie. Więc serdecznie zapraszam na najnowszy krótki film z lasu. Ten czwartkowy, deszczowy dzionek. Więc wchodzimy i szukamy. I zobaczymy, co uda się, co trafi się nam. Czy będzie zupka, czy nie. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie wszystkich miłośników moich leśnych wypadów na grzyby. Pomału, pomału, na razie nic. Tu widzę, coś było ryte. Nie wiem, czy przez zwierzęta, czy ludzie tu zbierali kurki. Zobaczymy. Okej. Ojej. I mamy pierwsze kureczki. Zwróćcie uwagę. Więc machniemy. I tak, aby kilka zerwać, tak żeby chociaż jakaś zupina była na grzybkach własnoręcznie zbieranych. Więc coś pięknego, więc musimy bardziej się postarać, tak aby jak najwięcej tych kurek nazbierać. No jest pięknie, pięknie już jest, drodzy Państwo, więc zbieramy kureczki w rączkę. Idziemy dalej. Nawet siatki nie mam, reklamówki, nic, ale jakoś pochodzimy jeszcze troszkę i zobaczymy, co i jak. Ale na tą chwilę już pierwsze kureczki z dnia dzisiejszego są. Troszkę dalej widzicie tutaj te moje, w co nie mam na razie co zbierać, w dłoni, w ręce trzymam. I tu mamy kolejne kureczki, więc je przytulimy kawałek po kawałku, sztuka po sztuce i będzie jakaś zupinka. Będę musiał jakąś butelkę, może plastikową, znajdź jakąś reklamówkę, zobaczymy, aby to wsadzić, bo nie będę w ręce nosił, bo może być ich sporo, więc szukamy dalej i spróbujemy znaleźć jakąś butelkę plastikową i przepniemy ją i wsadzimy te nasze grzybki, czyli kureczki na zupinę z kurek. Tutaj, drodzy Państwo,
Mamy dwie leśne pieczarki. Zobaczcie, to są leśne pieczarki. No ale interesują nas kurki i powiem wam, że ten las jest czysty, czysty, nie ma żadnych śmieci, więc ciężko mi znaleźć, trafić jakąś butelkę pozostawioną przez ludzi, tak aby ją naciąć, rozerwać i wsypać te nieduże kureczki. Więc rzadko takie rzeczy się spotyka, że w tym lesie jest tak czysto. Ale poszukam z brzegiem lasu przy jakiejś drodze, może trafię na jakąś butelkę, aby wsadzić tam moje kurki. I o to w tym wszystkim chodzi. Teraz nazbieramy trochę kurek i będzie jakaś zupina. Przy okazji załatwię swoje dzisiejsze sprawy i pochodzę po lesie za kurkami. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy co i jak. Idziemy dalej. Będzie zupka z grzybków mieszanych. Czyli tak, żeby się wypuka, umyje dokładnie, to nie ma co się przejmować. Ale tak mówię, załatwiałem sprawy. I przy okazji chciałem zobaczyć, co jest w lasku. I nie byłem przygotowany nawet, mi to do głowy nie przyszło, żeby wziąć sobie coś i iść na grzyby. Tak od razu pociągnęło mnie do lasu. Mam teraz urlop, więc ich pada i za parę dni zaczną się konkretne grzybobrania w moim wykonaniu. Więc pochodzimy teraz jeszcze troszkę i zobaczymy co i jak. Dozbieramy jeszcze trochę kurek, tak aby była jakaś zupina. Deszczowo, deszczowo. Nie mogę w krzaki wchodzić, tak aby cały nie umoknąć. Więc poruszam się w miejscach takich bardziej otwartych, między drzewkami, bo cały czas drobny deszczyk pada. Ale jest fajnie, fajnie. Jak widzicie, klapeczki przemoknięte, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Najważniejsze, że towar jest, tylko musimy jeszcze dozbierać co nieco. Chodzimy pomalutku, ale nie ma, nie ma, nie ma. Szukamy prawo w lewo, więc jak na ten czwartkowy sierpniowy dzionek, tutaj szału nie ma, w lesie nie ma, tylko tyle co pokazałem. I nic poza tym, ale dopóki jestem, to jeszcze trochę pochodzę i zobaczymy, tak aby jeszcze kilka dozbierać. I mówię wprost, że tu tych grzybków nie ma. Pojedyncze sztuki, tak widzieliście, i nic poza tym. Ale szukam, szukam, szukam. Jest pytkę. Taka ładna miejscówka. Zobaczcie, naokoło wam pokażę. A bez grzybów, bezgrzybna, las lasowi nierówny, ale zobaczcie jak ładnie, lecz bez grzybów. Pochodzę jeszcze 10-15 minut i już będę się cofał. Zobaczcie jak pięknie.
Więc na początku przy wejściu było miło, fajnie. Trafiały się jakieś pojedyncze sztuki, dwie pieczarki, ale nie było w co zbierać. To grzybki się pokazywały. Jak teraz jest co zbierać, grzybków nie ma. Ale tak jak mówię, las lasowi nierówny, więc pochodzimy jeszcze troszkę i będziemy już się zawijać w ten deszczowy czwartkowy dzionek. Ale nic, 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 nic i nic nie obrodziło tutaj, bo nie wierzę, żeby ludzie tak szybko wszystko wyzbierali, być może. Więc szukamy jeszcze, bo już coraz większy deszczyk zaczyna padać, tak żebym nie zmógł, i będziemy niedługo kończyć. Więc już teraz cofam się pod górkę, z górki. I taki krótki materiał nasz, jak to się mówi, na bieżąco. I widzicie sami, co się dzieje. Więc po tych deszczach będą konkretne grzyby. Tylko musicie, drodzy widzowie, być cierpliwi i wtedy zaczną się już konkretne filmy z grzybobrań z moim udziałem. Oczywiście z dużymi i dużo grzybami, bo znacie mnie, ja z pustym koszem w sezonie rzadko wracam. Więc zapraszam na kolejne filmy, a teraz wracamy pomału i zobaczymy, co jeszcze tutaj rośnie. Więc drodzy Państwo, kończymy na tym ten krótki wypad. I tak mówię, grzybków kilka, niedużo, więc tak to leciało. Jeśli się podobało, drodzy Państwo, łapka w górę, jeśli nie, wiecie, łapka w dół. Tak to będę wiedział mniej więcej, o co w tych moich filmach chodzi. Zapraszam wszystkich nowych widzów na subskrypcję mojego kanału. Lajki, komentarze, w wolnej chwili odpiszę. Pamiętajcie, że zawsze komentarze czytam. Nie zawsze mam czas odpisać. No i tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Ale tak szczerze mówiąc, biedna będzie ta zupina. Pozdrawiam.